Gdzie cię rzucić? Może być nawet gdzieś tutaj, przy tak? szpitalu. To rzucam cię tu. Dobra. Zjeżdżaj. Trzymaj się. No cześć, w kontakcie. Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii Życie Gangstera. Ponieważ wbiliście 10 tysięcy łapek, to widzimy się już dzisiaj, więc siemanko. Wiem, że chcieliście Daisy, ale wiecie co, uznałem, że w tym tygodniu, jak zaczynamy sobie tak fajnie radzić, to chcę zobaczyć, czy wbijecie kolejne 10 tysięcy łapek. Dlatego, jeżeli wbijecie 10 tysięcy łapek, to już jutro o 17:30 pojawi się kolejny odcinek. I jeżeli ten tydzień wytrzymacie, to już w przyszłym tygodniu pojawi się Daisy. Na razie zróbmy ten tydzień z Życiem Gangstera i jeszcze mam pomysł na powrót jednej serii, bardzo strasznej serii w GTA, więc jeżeli ktoś się domyśla, to dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście takiego łowcę. Naprawdę, drugi sezon będzie mocny. To już zależy od was i pamiętajcie, że na www.spotkanko.tk.pl możecie kupić bilety na Spotkanko, gdzie będę ja, Kali, dziewczyny, moja Julka, Brunka nie będzie niestety. Będzie też cała ekipa TK, gdzie będziecie mogli się z nimi spotkać, będziemy mogli fajnie spędzić czas, porobić pewne ciekawe rzeczy, jak turniej w GTA, więc jak chcecie się dostać na Spotkanko, to link macie w opisie, a jeżeli chcecie specjalnie ze mną się spotkać na Spotkanku, macie możliwość kupienia Meet & Greeta, gdzie ja osobiście podpiszę wam wszystkie wasze gadżety, spędzę z wami chwilkę i zrobimy sobie jakąś foteczkę. Tylko wy będziecie mieć takie przywileje, plus wchodzicie wcześniej na event. A to jest bardzo duży atut. Dlatego zapraszam was do kupowania biletów na Spotkanko i na mojego Meet & Greeta z Ospano. A teraz jedziemy na Forum Drive, bo tam coś się dzieje. Siema, co tam? Dzieje się. Wtyka zaraz przyjedzie i ci wszystko wyjaśni. No dobra, a to wtyka, coś z tyką, wybacz. Ja jestem oszołomiony, bo przed chwilą też robiłem kilka rzeczy i... Kto to jest? Siemanko! Aha, to on, cześć! Fajna hulajnoga. Chłopaki, bo... A, dzięki, dzięki. Gdzie my stoimy? Może tutaj chodźmy bardziej. Widać nas tutaj jak nie wiem na czym. Właśnie, co się dzieje? No powiem wam, że oni to są tacy mocno puści. Łapią wszystko, łykają jak pelikany po prostu, no. Ale co, ten podstęp, co zrobiliśmy, to łyknęli w całości? Łyknęli w całości, połknęli po prostu z, nie wiem, ze sznurów. I co powiedzieli ci? Że co? No powiedzieli mi, że chcą się tam? Wasz sklep zaatakować, Familii. Sklep? Dalej mamy ten sklep Cookie? Ale to chyba nie jest nasz sklep, nie? To chyba ktoś go prowadzi teraz po prostu, jakiś gość. Ktoś go prowadzi, ale jakiś tam haracz zbieramy z niego. Aha, no to trzeba ochronić ten biznes. Jakby nie patrzeć, to też jest na naszym terenie, znaczy na waszym, nie? Chcą was odciąć od dochodów, jakby wiecie o co chodzi, nie? Czyli co, wdrożyli cię w jakieś tam swoje struktury, tak powiesz, od razu z buta? No tak, no mówię ci, że oni są puści jak nie wiem, no. To tylko pokazuje to, że są naprawdę zdesperowani i niestabilni. Bardzo dobrze. Kiedy to ma się stać w ogóle? Dzisiaj wieczorem. Wieczorem. Dobra, to mam do ciebie prośbę. Gdyby oni się już zbierali, jechali, daj znać Quickiemu, my już się resztą zajmiemy, więc jak najlepiej prykaj stąd jak najszybciej, żeby cię nikt nie widział. Dobra. No, znikaj. Cześć. Dzięki za info. O, jest i ten. Kenny. Cześć, cześć. Dajcie mi chwilę, skoczę w jakieś ciuchy tutaj. No, spoko. Wiesz co, trzeba to jakoś rozegrać, Quickie, w takim razie. Trzeba jakąś zasadzkę zrobić. No właśnie, też o tym pomyślałem. Jak mają być wieczorem, to trzeba im pozwolić to zrobić w pierwszym kroku, a potem ich zaskoczyć. Mam nawet pomysł w sumie. Może zostanę kasjerem. Jesteś tego pewny? Masz tu trochę sprzętu. Wybiorę sobie jakąś fajną spluwę i stanę na kasie, a wy zabezpieczycie cały teren. No i niech wiadą. Dobra. Ja im sprzedam coś, nawet za darmo. Okej. Okay. Trochę ołowiu, na przykład. Muszę jakieś takie ciuchy ogarnąć, cholera. Coś tam znajdziesz jakieś. To czekaj, ja się idę przebrać, ubiorę się tak, żeby jakoś wyglądać i dogadamy resztę, okej? Okay? No luz. Ale to jest super plan. Tak jakby zawsze robimy jakieś takie dziwne rzeczy, więc dzisiaj możemy po prostu wpasować się w kasjera, więc założę jakieś takie studenckie czapki, przebiorę się za studenta i zaskoczymy tych wagosów. Jakby to, co oni zrobią, to nie jest jakaś duża akcja, ale rzeczywiście mogłoby to naszą logistykę troszeczkę osłabić morale chłopaków, więc zaskoczmy ich. Ja wiem, że to jakiś Marcinek mieszka w tym domu, albo przynajmniej mieszkał, to może ja sobie jakieś ciuchy od tego Marcinka pożyczę, co? Słuchajcie, jestem gotowy, zobaczcie jak się ubrałem. Myślę, że jak na kasjera to będę... O właśnie, reakcja Quick Jam, mówię sama za siebie. To są te ciuchy tego Marcinka, tak? On tu mieszka dalej? Tak, tak. No właśnie, no to pasowałem się w ciuszki Marcinka. Słuchaj, chodźmy to obgadać. Nie wiem, ile ludzi będzie potrzebnych, ale też nie możemy zrobić jakiegoś dużego zamieszania. Wiesz o co chodzi? Okej, bo Rzeźkiego jeszcze tylko pójdę. Nie, to Rzeźki może niech się nie miesza. A, Rzeźki, dobra, Rzeźki, sorry. Ja sobie pomyliłem Brzeszkiego z tym gościem, z którym mamy działać, ale okej, oni do mnie dojdą. Słuchajcie, ten obieg jest bardzo łatwy do obrony, bo w zasadzie wystarczyłoby się tylko tutaj jakoś pochować. Bez kitu, wystarczy się tylko tutaj pochować. Mamy tutaj szpary. Pytanie, czy mogę wyjąć pistolet? Można tu strzelać, widzowie, więc oni totalnie byliby zaskoczeni, nawet by nie widzieli naszych chłopaków. Myślę, że wykorzystamy tą mainię, a ja sobie stanę w środku i zrobię swoje. Quickie, jakbyś tutaj rozprowadził ludzi na crossa, jakbyś tutaj crossy ustawił na tej mainie i popatrz. Tutaj oni by się totalnie nie spodziewali, jakbyście zaczęli walić.
zabić. Nawet by was nie widzieli, skąd strzelacie. To jest aspekt psychologiczny mocny. A ja po prostu zrobię swoje, nie? Dobra, to jak usłyszę pierwszy strzał, to zaczynam. No. I to w sumie to jest prosty plan. To się nawet nie ma co przygotowywać. Tylko zagadaliście już z właścicielem, żeby cię zrobił sobie wolne i zostawił klucze, nie? No okej, no to czekamy do wieczora i wieczorem po prostu to zrobimy. Ważne jest to, żeby chociaż jeden z tych wagosów przeżył i zgarnęła go policja. Żeby męczyli go, ile by mogli go męczyć, co nie? Dlaczego to zrobił, jak to zrobił. Więc jednego walcie po nogach, tak żeby przeżył. No, a możecie walić czym chcecie. W końcu atakują nasz teren, to niech dostaną po dupie. Także w sumie tak to będzie wyglądać. Nie jest to jakaś skomplikowana akcja, ale jest to po prostu... Jesteśmy na nią po prostu przygotowani. I to jest bardzo, bardzo ważne, widzowie, żeby w taki sposób podejść do tych akcji. Gdy mamy właściwą osobę na właściwym miejscu, czyli naszą wtykę, wagosi po raz kolejny popełniają ten sam błąd, bo nie sprawdzają swoich ludzi, biorą ludzi jak chcą i gadają im wszystko, co będą robić. No chyba, że coś się zmieniło i jest to podpucha. No to wtedy my możemy mieć przerąbane i pakujemy się w pułapkę. I tak czy siak, ta tutaj akcja za długo nie może potrwać, bo jesteśmy w ścisłym centrum, niedaleko komisariatu jednego, drugiego i mamy przewagę terenu. Więc co by nie było, damy radę. No to co, jesteśmy już sobie w sklepiku? Generalnie mało kto chodzi do tego sklepu, zauważyłem. Za moich czasów to ten sklep, o kurde, gadam jak boomer, widzowie, za moich czasów to było lepiej. No ale było lepiej za moich czasów, nie? Choć nie było komuny, ale i tak jest lepiej. Widzowie, słuchajcie, przygotowałem się na to totalnie, ponieważ pod ladą, tak jak w tych amerykańskich filmach, mam strzelbę. Nie wiem, czy ją widzicie. No nie widzicie, bo dłoń sobie kuca. O, mamy taką broń. Więc jak pierdyknie, to wagosa wywali na ściany. Zobaczycie. Ja sobie tutaj będę stał, udało, że wszystko jest git, napadną mnie, obsram się, kucnę po kasę i zrobię boom. Także czekamy tylko na sytuację. Oho, patrzcie widzowie, 3 auta wagosów, 4 auta wagosów jadą napaść na sklep. Ojejku, jestem przerażony. Łopy, ojejku. Natychmiast. Nie zabijajcie mnie, bierzcie wszystko co chcecie. Dawaj kasę, bo cię odpalę. Już, kucam, nie strzelajcie, już. Jak to mówią w amerykańskich filmach, rock and roll. O kurde, ile ich jest tutaj w ogóle, widzowie? Tego już nie zabiłem przypadkiem? O, teraz już na pewno go zabiję, może przeżył tam ten strzał. Ktoś jeszcze? O kurde, dostał. To chyba wszyscy, widzowie, chyba wszyscy. Kurde, jak ja dobrze strzelam z tego olbrzyma. Ci nasi nie są mi w ogóle potrzebni. No chyba wszyscy. Dobra, trzeba się... O Jezus! Policja, quickie, policja! Zbijamy się. Bierz jakąś furę, szybko, no, uciekam na olejki. Ja pierdzielę, uciekam, widzowie, z buta. Dobra, biorę swoje auto, moje auto. O, to policja ma pełne ręce roboty, ale wiecie, co jest dziwne? Dziwne jest to, że ich było aż tyle, ja myślałem, że to tam z 5, 4 max przyjdzie. 4-5, a tutaj przyszła cała armia wagosów. No, chyba naprawdę wzięli to na poważnie, co nie? I zaraz znowu stracą wszystkie siły. Dobra, spadamy, nie wiem, kto teraz jedzie, ale ja jadę pierwszy. No właśnie. Halo widzowie, witam was w kolejny piękny dzień w Los Santos w serii Życie Gangstera. Ostatni wieczór był bardzo przebojowy, bo zaatakowali naszą dzielnicę, ale nie byli gotowi na to, że super kasjer z dubeltówką zrobi z nich wagosowskie durszlaki. Oczywiście mówię o sobie, o swojej wspaniałej akcji, ale również trzeba tutaj pogratulować chłopakom Families, że stali czujni na pulsie i odcinali resztę sił wagosów. Także ja jeszcze nie rozmawiałem w ogóle z Quickiem po tej akcji, myślę, że wszystko jest okej, okay, ale odezwali się tam ode mnie chłopaki, że wszystko zostało podrzucone. Niestety nie udało mi się na razie skumać z Kennethem. Kenneth chyba był bardzo zajęty, także muszę podrzucić szeryfowi mały temat, co nieco, żeby tam sobie zaczął działać, a jeżeli Kenneth coś będzie miał, to dodatkowo dorzucimy oliwy do ognia. Tak, słucham. Dzień dobry, panie Mariuszu, dobry. Szeryfie, tutaj właściciel Ammunition, Damon Devils. Panie szeryfie, proszę mi powiedzieć, jak tam powczoraj, bo tam ja nie mogłem odebrać, a szeryf był taki poddenerwowany strasznie. No strasznie dużo ciał tam znalazłem, no nie wiem, co tam się stało, masakra była. Szeryfie, ja szeryfowi mówiłem, że do nas bardzo dużo podejrzanych ludzi przychodzi i to jest ciężko zweryfikować to. No jakby ja jestem aż przerażony, że te wszystkie moje informacje są aż tak trawne. Jakby nawet nie wiem, czy ja chcę je panu dalej przekazywać,
bo... No ja sam jestem zdziwiony, że tam, gdzie się coś dzieje, tam jesteś ty. Znaczy, no nie, że jesteś, ale no wszystko wiesz. No właśnie, no właśnie. Ja szeryfowi mówiłem, że to tak cholera, coś jest nie tak, no po prostu. Tak, do takie wiadomości do nas, może przez to, że ten taki biznes prowadzimy, prawda? No i właśnie, kurde, ja znowu dzwonię. No bo chodzi o to, że szeryf tam ma tę sytuację, a tutaj ludzie gadają w mieście. Tym razem w mieście gadają. Szedłem tam po rynku i słyszałem co nieco, że podobno to wszystko, co się działo w Sandy Shore, ma związek z jakimś warsztatem w Sandy, tam niedaleko więzienia. Że... Sandy? No ludzie... Ja tam dopiero co samochód dawałem. No ale właśnie ludzie gadają, że coś się dzieje w tym warsztacie, no. A co tam się może dziać? Zabijają kogoś, szlachtują? Ja nie wiem, szeryfie, ale po prostu to się coś trzyma kupy, nie? Ludzie gadają, że tam dziwne rzeczy się w tym warsztacie dzieją. No dobra, to sprawdzę to. Jakby szeryf... To już szeryfa biznes. Ja przepraszam, że tak dzwonię. No jasne, dobra, jak coś, to dawaj jeszcze więcej info. Okej, teraz czas na większą grę, moi drodzy, ponieważ szeryf pojedzie do tego warsztatu i tam znajdzie akt własności pana Jacka z jakimś towarem. I właśnie, ja muszę zadzwonić do Quick Jaya, czy tam w ogóle podrzucił ten karabin, co go prosiłem, bo on jest kluczowy w tej całej sprawie. Halo, Quickie, powiedz mi to, o co cię prosiłem wczoraj, jeszcze zrobiłeś to z tym warsztatem? Co mnie prosiłeś jeszcze? Żebyś tam podrzucił coś? Nie pamiętam. Przypomnij sobie, to jest kluczowe. Nie, no żartuję, podrzuciłem tego kałacha. Tak? I łuski się będą zgadzać z tymi tam wszystko? No, powinny. Dobra, super. A jak po wczoraj? Policja się tylko kręciła, a dzisiaj nawet spokój. Nieźle, co? No, jestem ciekaw, kiedy federalni wkroczą do gry. Ja myślę, że oni już są. Bo to jest niemożliwe, że druga strzelanina w ciągu tak krótkiego czasu, tyle tam no dzieje się i nie ma federalnych, stary. Sprawdzaj swoich ludzi. Federalni są wśród nas. Ja wiem. I poza tym mam już ochotę się zemścić. Na kim? Na kim? Na Magosach, tych żółtach pieprzonych. No dobra, to wiesz co, to ja mam kilka rzeczy dzisiaj do załatwienia i jak je załatwię, to do ciebie podjadę. No dobra. To pogadamy. To na razie. Za później. Okej, czyli to jest dopięte, ale jest jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę i nie wiem, czy wy zwróciliście, ale szeryf powiedział słowa coś tego typu, tam gdzie coś złego, tam ty. Czyli szeryf zaczyna coś podejrzewać i zaczyna mnie to w tym momencie niepokoić, bo jeżeli szeryf coś podejrzewa, to będzie chciał jakoś ze mną, to będzie chciał pewnie troszeczkę powęszyć. To ja muszę zadbać o to, żeby szeryf nic nie znalazł. Czyli tutaj zaczyna się dodatkowa gra między mną a szeryfem, widzowie. Muszę tak to rozgrywać, żeby szeryf dostawał dużo informacji, ale gdy będzie mnie sprawdzał, to nie znajdzie nic. Więc tutaj troszeczkę się napocimy. A i właśnie widzieliście, że Raxon do mnie pisze. Właśnie byłem z nim ustawiony, żeby ten jego plan jakiś prowadzać, bo widziałem w komentarzach, że się zgodziliście, żebym działał z Raxem, tym jego dużym przekręcie, więc dobra, no to jedziemy się z nim spotkać. No siema. No hej. Co tam? A jakaś leci, powiem ci. To dobrze, bo wchodzę w to. No kurde, innej odpowiedzi się nie spodziewałem. Tylko co robimy? No spotkajmy się, co? To obgadamy, przynajmniej te pierwsze szczegóły i to, jaki mam plan. Gdzie jesteś? Parking na David, ten przy komendzie. Zaraz będę. No to jedziemy. Spotykamy się w starym garażu, w którym już nieraz załatwialiśmy mroczne interesy, widzowie. Szemrane interesy, to się mówi, a nie mroczne. Tym razem nie jest inaczej, bo zaczynamy robić interes na szerszą skalę. Jak się uda, będziemy milionerami w tej serii. Nie wiem, który jest odcinek, chyba 127, widzowie, a my nie mieliśmy chyba nigdy więcej niż bańka. Fizycznie nie mieliśmy bańki w ręce, bo zawsze gdzieś to tam szło dalej, więc może to jest najwyższy czas, żeby dorobić jakichś większych pieniędzy. No cześć. No hej, powiem ci, że długo się zastanawiałeś. Powiedziałem ci, że potrzebuję trochę czasu. No tak, się zastanawiam, co na to tak wpłynęło. Nie ciągniecie kasa? No nie wiem, no przydałoby się trochę kasy, jakby jeszcze nie miałem nigdy szansy porządnie zainwestować, więc... Kiedyś musi być ten pierwszy raz, nie? No właśnie, no to czekam na to teraz. No dobra. Tak jak ci na początku mówiłem, będziemy potrzebowali znaleźć haki na prezesa banku, bo on się tak łatwo nie zgodzi. I teraz moje pytanie. A? Masz jakąś dziewczynę, kobietę? Nie. Ale nie taką, którą wiesz, którą współżyjesz, tylko taką, którą można wysłać do prezesa. W zasadzie to jest w sumie jedna taka... Ale widziałem ją ostatnio, że się kręci po Forum Drive. Jakby no. Jej tatuś to jest jakiś szanowany gangster tutaj w centrum miasta, więc może być zabawnie. A jak się nazywa ta dziewczyna? Ona? Candy na nią mówią. A no to jej tatuś nie jest taki szanowany, jakby ci się wydawało. No, tym bardziej, ale, okay. Że ona kręciła się u El Rubio w basenie. To jest ciekawe. A ten człowiek już nie żyje przypadkiem? Kto? El Rubio. Ty, nie wiem, ale tak jakoś wygrażał mi się i umilkło. Myślisz, że coś się stało? Nie wiem, może coś działałem, może nie. Dobra, no. Masz jak się z nią umówić? Nie mam się jak umówić, ale możemy podjechać na dzielnicę, to wystarczy. Tylko musimy pojechać znowu moim autem, bo ty masz zawsze jakieś trzydrzwiowe. Dwudrzwiowe. Dobra, niech ci będzie. Ty masz cztero. Ty jesteś jednak... Oś. Nie, ty jesteś ślepy. Co ci te okulary?
jak nic nie widzisz. Panie Hilary, po co ci okulary? Tak, żeby nie widziały twojej krzywej... No. Może nie kończmy tego. Masz rację. No dokończ, śmiało. No. Nie, bo... A takie masz jaja, nie masz, dobra. To by było nieładne. No, pipka jesteś. A ty jesteś... Gangster. Jesteś debilem, to wystarczy. Ty mi rozwaliłeś furę, naprawisz ją, będzie git, nie będziesz ten. Dobra, jedziemy. No nie wiem jak to powiedzieć, ale trzeba jej, wiesz, bardzo to wytłumaczyć. Ja wiem, że ty masz dobre podejście do kobiet podobno, bo ty tam się chwaliłeś kiedyś, że jeździsz sporo, więc dasz sobie radę, co, Rakson? Kiedy ci tak mówię? No nie wiem, jakiś czas temu. Ale dobra, nikogo nie widać. Rozgląda się za taką babeczką. No a pewnie idzie ją łatwo rozpoznać. Nie wiem. Co za samochód? Właśnie nie wiem, ale fajnie wygląda. Komoda? Nie wiem, stary. Niezłe. Może zadzwonię do Quicka, czy gdzieś widział tą panią. Skręć mi tutaj w tą uliczkę przed sobą. Może tam gdzieś? O, to tam? Cześć, szukam Candy po ulicy. Ty, to jestem za nami. Nie wiem, gdzie jest. Gadasz. Powinna gdzieś pić na ojce. Jak ją znajdziesz, daj znaka, szukam jej. Spoko. No tak się złożyło, że Quicky też tu jechał. Widzę coś. Co? Weź cofnij. Skręć w tą olejkę, co wjechał ten przygłup na motorze. Czemu przygłup? On jest mądrzejszy od ciebie. Że który? O, no tamten. Nie wyobrażasz sobie za dużo? Ej, czekaj, to jest karetka. Widziałeś? Tak ma być? To jest jej karetka. Co? Ukradła karetkę kiedyś. Ukradła karetkę i wyobraź sobie, że teraz udaje, że jest ratownikiem medycznym. Mówię całkiem serio. Jej chłopak to też jest kaskader. Kiedyś w ogóle stracił czucie w nogach i jeździł na wózku, nie? A, wiem, który nawet. No, i potem zapierdzielał 200 na godzinę, bo przerobili mu warsztacie. Gdzie ona jest? Za karetką siedzi. Zachlała? Co od niej chcecie? Co ty robisz, Candy? Dwayne? No nie, no, tak, to ja. Cię. Po co ci takie rzeczy? Co ty robisz? Czemu nie masz butów? Bo spałam. Tutaj spałaś w karetce? Czemu ty śpisz w karetce? No, a czemu by nie? No przecież wiesz, że się chowam, no. No dobra. W blokach masz pełno miejsca, tam też się nikt nie znajdzie. Chyba nikt by nie próbował. Dobra, Candy, jakbyś potrzebowała pomocy, to zawsze możesz się zgłosić do Quicka, on cię przenocuje czy coś, albo do Raxa. No właśnie. Rax ma bardzo... Ta karetka jest bardzo wygodna. Ale Rax ma bardzo, bardzo fajną miejscówę i tam całkiem sam siedzi. Miałem wszystkie apartamenty dla kobiet zajęte. Może przydałoby mi się towarzystwo. Ja myślę, że on szuka takiego kobiecego ciepła, co? Ale... Ja po prostu chcę dla swojego własnego bezpieczeństwa. Mówię ci, Raxo mieszka w bunkrze, ja to widzę, dwa metry kwadratowe, piekarnik na pralce i się żyje, no. A ty co? No. Twoje mieszkanie musiałem kupić, bo ty nie miałeś gdzieś podziać. No widzisz, to tym bardziej o ciebie zadba, Candy. Jak o mnie zadba, to ja, dopiero jak o ciebie zadba, to co nie, Raxonku? Mi wystarczy kałach. Wariacz. Nie chcę wiedzieć, co robisz z tym kołem i gdzie on zagląda. Słuchaj, Candy, mamy do ciebie sprawę tutaj z Raxonem. Tak, dokładnie. Dwayne chciał się zapytać, czy masz jutro wolny wieczór, bo ma wolną chatę. Oczywiście, a tak całkiem serio mamy do ciebie biznes. Jakby Rax cię wprowadzi w szczegóły, ale serio, potrzebujemy Candy, żebyś zmieniła te ciuchy, ubrała na siebie coś takiego, wiesz, tak jakbyś była... Kim ona w zasadzie ma być? Biznesmenem. Biznesmenem, taką kim dokładnie? Dobra, to wiesz, co zrobimy tak. Podjedziemy do jakiegoś sklepu, wybierzesz sobie jakieś ciuchy, Dwayne za wszystko zapłaci, bo ma kasę. O, ona ma, stary, no mówiłem ci. No dobra, no to ubierz się w jakieś normalne ciuchy. No właśnie. Wiem, synem nieudacznika. Ubierz się w normalne ciuchy, jak biznesmen i zaraz wrócimy. A tutaj masz te ciuchy w karetce? No tak, ja mam wszystko w tej karetce, dlatego ja tu mieszkam, no. Okej, dobrze, Candy, to widzimy się zaraz. No przecież, no każda kobieta nosi ze sobą ubrania, szczególnie jak jest bezdomna i mieszka w karetce, to zamiast asortymentu medycznego, to zakłada ludziom na przykład jakąś skarpetę na twarz, co nie? Żeby szybciej umarli. No nie wiem, jakoś tak to działa. Co, ona ma te ubrania w karetce? No, stary ma w karetce ubrania, to co słyszałeś. Ja pierdzielę. No, takie czasy, no. Stary, to jest pierwsza osoba, którą widzę na oczy, która normalnie mieszka w karetce. Ja też. Czaisz? Ja też, ale widzisz, da się. Dla chcącego nic trudnego. Takiego, wiesz, medycznego tyłu zrobiła sobie mieszkanie. No i idealnie mi się wydaje na to nasze coś. No, teraz od razu was widzę. Jakby, ja muszę patrzeć do góry. A ty co, kurdupu, jesteś taki sam jak ja. Wcale. No, popatrz, jesteśmy równi. Wcale nie, tylko wzrostem. Okej, Candy, wyglądasz wspaniale, a teraz co robimy dalej, Rak? Posłuchaj mnie, będziesz musiała odwiedzić prezesa banku i złożyć mu świetną ofertę. Najpierw chciałbym, żebyście udali się na zwykłą kolację, zjedli coś razem, a później zobaczymy, co da się z tym zrobić. Zapytasz na koniec albo gdzieś w trakcie, co byś musiała zrobić, żeby otworzyć własny bank, dobra? Oczywiście będziesz miała podsłuch, będziemy stać na czatach, jakby coś się miało dziać, ale no, zależy mi najbardziej na tym, żebyś nagrała wasze rozmowy. Oto ja z tego, co zrozumiałem, Candy, chodzi o to, żebyś go tak obeszła, żebyś go zmusiła do tego, żeby on ci podał sposób i w jaki sposób możesz to zrobić, pomijając tam, wiesz, jakieś oficjalne metody. Tak jakby musisz
musisz doprowadzić do tego, żeby chciał przyjąć, nie wiem, albo gotówkę, albo coś innego, prawda? O to ci chodzi, Rex, bo tak mówisz ogólnie, że ja też czasami muszę to interpretować. Właśnie, są dwa sposoby, tylko myślę, który by zadziałał, bo jak będziecie na kolację, on się może całkowicie nie zgodzić, więc po prostu pójdziesz do niego do biura, normalnie się umówicie na spotkanie i zapytasz się, co zrobić, żeby sobie otworzyć własny bank, albo że chcesz otworzyć własny bank. Nagrasz całą waszą rozmowę i tą rozmowę dostarczysz nam. My coś z tym wykombinujemy. No i chyba wszystko jasne. Pasuje? To jest 20 minut roboty. Tak, okay, super. Cudownie. Zaraz was umówię na spotkanie, bądź gotowa. Tak, ten, to w sumie... Nie podwieziecie, no nie? Bo ja w karetce nie przyjadę. Ty, to wiesz co, Rax? To może jak już to ogarnęliśmy, tak, to pojedź z Candy i zrób co masz zrobić, a ja mam też inne rzeczy do roboty, to bym się nimi zajął. Dobra. No, dajcie mi znać, po prostu zadzwoń do mnie potem i powiedz jak poszło. Tak będzie lepiej. Pewnie. No, na razie. Tak będzie lepiej to rozegrać. Rax niech sobie pojedzie z Candy i chwilę spędzą razem. A tak całkiem serio, to nie zajmą się tym biznesem. Myślę, że to jest naprawdę dobry pomysł, nie? Jakby Rex podchodzi do tego bardzo poważnie i profesjonalnie. Więc to może świadczyć o fajnych pieniążkach, bo jak chodzi o duże pieniądze, to Rax zmienia ton. Tak samo z moim autem, które musiał oczywiście rozwalić, ale jak zobaczył, że mam to auto, to tak zmienił się jego ton do mnie, pamiętacie? Więc coś jest na rzeczy. Coś bardzo, 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 bardzo wartościowego. Ale ja nie mogę z nimi właśnie pojechać, ponieważ mamy coś bardzo ważnego do załatwienia i jadę się spotkać z panem generałem, bo pan generał musi się osobiście dowiedzieć, że zadanie zostało wykonane. Tak sobie teraz pomyślałem, że zapomniałem porozmawiać z Dave'em. Z Dave'em muszę porozmawiać bardzo poważnie, bo nie wiem, ile informacji sprzedał dla generała i to mnie bardzo niepokoi, bo jak sprzedał za dużo, to generał może mieć na mnie jakiegoś haka, no to też się trzeba przygotować. Okej, znowu jestem pierwszy, czyli muszę sobie poczekać. O, już jedzie, ale zobaczcie, tym razem bez obstawy. Okej. Dobry. Witam, panie generale. Wolałem to osobiście dostarczyć, jakby chyba już pan wie, co się wydarzyło. Tak, słyszałem już. Załatwiliśmy to w taki sposób, żeby no nic nie wykazało, że to... No niestety, no, niefortunny wypadek. A więc pan generał teraz podtrzymuje swoją stronę, mam nadzieję. Naturalnie, ile byś potrzebował tego? To znaczy się, ja na początku muszę sobie pozbierać to wszystko, tylko chciałem mieć pewność, że pan generał mi to dostarczy i się chciałem dopytać, w jaki sposób to robimy. I ty... No co, umawiamy się w dane miejsce i wymieniamy się. Czyli na prostych zasadach, a jak się mam komunikować? Przez to, co komunikuję się dotychczas, czy jakiś inny sposób komunikacji? Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej, jak było. Okej, czyli przez pośrednika jak na razie, ale załóżmy, że pośrednik nie będzie kontaktu, to co wtedy? Bo to wystarczy, że podejdziesz i powiesz stróżującym, żeby mnie zawołali. Mam podać jakiś kryptonim czy coś, żeby wiedzieli, bo każdy może pana zawołać, prawda? To jak pana ciebie mówić? Augur. Dobrze, zapamiętam sobie. Czyli będę się odzywał. A ty? Mam nadzieję, że nic więcej nie powiedziałeś. Nic nie powiedziałem. Pogadamy jeszcze. Czyli teraz Augur stanie się tematem w jednostce wojskowej między generałem a jego podwładnymi. Tak to sobie rozegraliśmy. Więc będziemy musieli teraz znaleźć potencjalnych kupców. No i właśnie, ciekawe jak tam nasze rzeczy dookoła. Mamy dwóch kupujących, myślę, że z tak silnym kontaktem, który teraz mamy, a mamy jednostkę, mamy wojskową jednostkę, widzowie, którzy będą nam sprzedawać broń, ja pierdzielę. Ej, wiecie co, ja w ogóle chciałbym, ja bym chciał jakiś dzień w wojsku spędzić. Może zagadam tego generała, czy oprowadzi mnie po wojsku i da się przejechać jakimś czołgiem. Co wy na to, widzowie? Zrobimy to? Może. No la halo, mam dobre wiadomości. Halo. Ja mam złe wiadomości, słuchaj. Złe masz zaś, to może zacznijmy od tych złych, co? No to musisz przyjechać do mnie jak najszybciej. A gdzie jesteś? Bo się strzelają. Kto się strzela? No kto się strzela? Wariaci się strzelają, paleto. No to dobrze chyba, co? Ty wiesz, którzy. No to powiedz mi, gdzie jesteś, to przyjadę zaraz. No podam munition. A, no to zaraz będę. Dobra. Widzieliście, szukamy naszych nowych kontaktów, a stare kontakty się odzywają, zaczynają się tam strzelać, więc musimy reagować. Ja muszę niestety Raxonowi na razie odmówić spotkania i muszę iść załatwić sprawę z Leonardo. Rax, wypadło mi coś, spotkamy się później, a u ciebie poszło wszystko okej? Okay? No to, mamy potężne nagranie. No i super, no to potem mi to pokażesz, na razie teraz nie mogę ci poświęcić czasu. Do kilku godzin będę wolny. Dobra, dobra. Na razie, hej. No i super, czyli Candy się spisała na med, ale sam jestem ciekaw jak to nagranie wygląda, ale teraz jadę do Ammunition, do Leonardo. Wsiadaj. Dawaj, dawaj, wsiadam szybko. Dokąd jedziemy? Do Tartak, dawaj. Tartak? Dzieje się. To chyba dobrze. Ci brudasi się strzelają. Dobra, lecimy, lecimy. Skąd masz info? Skąd mam info? Ja wiem wszystko. A co ty tam? Bo mówiłeś, że masz jakieś dobre wiadomości. Chłopie, mamy kontrakt z jednostką wojskową. O kurde. Ale to ci potem opowiem więcej, bo teraz to naprawdę... Dobra, skupmy dobra. Się na tym, co mamy zrobić. To gdzie mam jechać dokładnie? Tam do góry. Nad tunelem powinni. Okej. Okay. Prawo tu? Tak jest. A ty jesteś pewien? O, widzę ich po prawej stronie. Czekaj, stanę tu na górze gdzieś. Dobra, na moście.
się stoją, widzę ich. To mamy idealną pozycję, co? Patrzcie. Czekaj, wezmę sprzęt. Dobra, biorę snajperkę, widzowie, i sobie ogarniemy co i jak. Gdzie oni są? Na moście, popatrzcie. Widzę, co im tam robią? No, przed chwilą była taka awantura, że cały czas coś się dzieje. Prawie spadłem, ale czekaj, kto tam jest? Tam są wieśniaki, oni coś przygotowują, czy o co chodzi? Czy oni walczą? Celują, wcelowują się. No właśnie, bo nie słyszę żadnych strzałów. Ale w co oni się wcelowują? A patrz, jedzie auto, widzisz? Tak. Patrzcie, ale będzie teraz... Walą. O co tu chodzi? Patrzcie się, widzowie, zaczyna się walka między nimi. Dobrze, o to chodzi. Oni serio się walą, stary. No, zaraz pewnie przyjadą po broń. To bardzo dobrze. Patrz, tam ci walą z guzików, a ty ma jakoś cięższą, tam na prawo. Gdzie on strzela, stary? Ty, niech się walą, to chyba o to chodzi, żeby się walili. Patrz, widzisz? Ale ile ich tam jest? Tam widzę jednego wieśniaka, chyba że gdzieś są pochowani. Dwóch po lewej stronie, jeszcze w lesie. Gdzie w lesie? Przy drzewach tam. To zasłaniają mi krzaki, z tego co widzę. Ty, trzeba i wystrać z tej broni. No, no, no. Wow. O kurde, patrz. Widziałem to. Jeden przeżył. Tam na dole są w krzakach, widzę. Ty, ale żeśmy stworzyli teatr, stary. No i bardzo dobrze. Chciałbym to wysłać do szeryfa, widzowie, ale już nie będę tak dawał mu aż tyle dowodów. Niech sobie sam do pewnej rzeczy dojdzie. To co, przydałoby się jeszcze jakoś ich podpuścić? Co, chcesz ich zbejtować? No, można byłoby. No to dawaj do lasu. Mam tu akurat jakieś kałachy chyba. Tylko stary, jak mamy tam wejść, to wchodzimy tak roztropnie, po troszeczku, nie? No, no, no. To dawaj, dawaj. Wiecie co, widzowie, zbejtujemy ich dodatkowo. Ja was bardzo przepraszam, ale za 2 minuty pada mi kamera, więc pewnie to jest ostatni raz, jak widzicie mnie w tym odcinku na kamerze. Ale skupcie się na tym, co się tutaj właściwie teraz dzieje. Sprowokujemy ich jeszcze bardziej, żeby tam więcej broni, żeby im posprzedawać, więc wysramy ich z amunicji. Dosłownie ich wysramy z amunicji, żeby do nas przyjechali, nas bogali o amunicję. Leo, tylko nie za blisko, żeby nie widzieli nas dokładnie, że to my. Po prostu z daleka trochę im podokuczajmy. Dawaj. Tego się musieliśmy pozbyć, widział nas. Teraz już widzowie, widzicie, walę tak na oślep. Walę po prostu na oślep. I co? No co, chyba starczy, myślę. Wal z długiej jak najwięcej, bo oni nie mają takiej broni. Będą chcieli taką kupić, bo będą myśleć, że jedni i drudzy mają taką broń. No, pewnie tak. O to chodzi, to jest bait. Widzowie, to jest bait, że mają, mamy tutaj lepszą broń, wiecie o co chodzi. Oni walą tylko z pistoletów maszynowych, a nagle walą do nich kałachy. Ciekawe jak to zrozumieją. Zjeżdżamy, stary, dawaj. Teraz przylecą w podskokach i będą chcieli kupić. No, spadajmy. Coś tu strzela, stary, walą do nas. Ale te pociski tam nic nie robią. Ucieknę w drugą stronę teraz, wsiadaj. Dobra. Jadę w drugą stronę, żeby nas nie widzieli. Dobra robota. No, teraz powinniśmy tylko czekać na zamówienie. Teraz to ja muszę bezpiecznie zjechać. Mówiłem, że bezpiecznie. Zjedziemy. Ja kontroluję sytuację, Leo. O, może tędy. Ale żeśmy to porobili? No, elegancko, słuchaj. A gdzie taksówkarz, cholera? Znaczy taksówkarz ten? Gdzie nasz przyjaciel? A nie mam pojęcia. No, przed chwilą był w sklepie. Jakżeśmy jeszcze przed naszym wyjazdem. No, on tak dziwnie pracuje, ale się sprzedaje, chłopie. Widziałem te utarki. Jeden dzień 10 tysięcy, drugi 10 tysięcy, drugi 12. Kasa no. Się zgadza, słuchaj. No. O, chyba ktoś przyjechał. No właśnie, coś widziałem. Czekaj, kto to, chłopie? Kto przyjechał? W drzwi nam wjechał, prawda? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham państwa. Nie po amunicję. I po apteczkę chyba. No pan jest nie, chyba... przeżyjemy. A co to się stało panom? Zwierzęta mnie pogryzły. Potrzebujemy broni długie, bo nie możemy w nie strzelać. No już dobrze, któryś dobrze. Raz, kiedy... Ej, panowie. Czego? Ja was kojarzę. Nie. Nie tak się umawialiśmy. Ja wam... Wy nogami z mojego sklepu. Chcecie... Co to w ogóle ma znaczyć? Ale co? Inaczej byliśmy umówieni. Macie nie wpadać tutaj do sklepu i mnie prosić o takie rzeczy. Raz wam pomogłem, ale drugi raz wam nie pomogę, jak w taki sposób. Jakie działacie? Wyjazd z mojego sklepu. Jak ty w ogóle wyglądasz? Jak to w ogóle wygląda? Szeryfowie jeżdżą tutaj, jazda stąd. Jak coś potrzebujecie, to macie czekać, a nie. Miecie się z kimś kontaktować, a nie ze mną. Cholera, wyjazd stąd. A z kim? To już zapytajcie swojego szefa, jazda stąd. Ale szef nie żyje. To macie problem. O sobie, no. Zróbcie drugiego szefa. No właśnie, zrobiliśmy. Dobra, ostatni raz coś przekażemy. Jeszcze się nie urodził. Ostatni raz przekażemy i do was coś przyjedzie, ale macie, jak jeszcze raz mnie tu znajdziecie, to wyślę na was szeryfa. Obiecuję. I będzie koniec waszej śmiesznej. Dobra, nie panikuj na lolusz. I dodatkowa zapłata będzie. Jasne. Ja pierdzielę. No, nie ma sensu. Zjeżdżać! Co za idioci. Kurde, barany. Wypad stąd. Wyjazd! Szkoda gadać. Zastanawiam się, czy to dobry biznes, ale w sumie i tak. Patrz, robią takie cyry, jak wyglądają, ale 100 tysięcy wyłożą na broń, nie? Tak, czyli tak. Zobacz, podziałało to. Wyjścia nie mają za bardzo, nie? Słyszałeś, co mówili? No. Że chcą długą, czyli podłapali to. Ha? Jeszcze im apteczki upchniemy. Powinniśmy mieć jakieś swoje show telewizyjne z takimi prowokacjami. Prowokatorzy TV, chłopie, co ty na to? No, można by było film o tym nakręcić. Ten, no, ja cię muszę zostawić, bo... Dobra, nie ma problemu. Miałem z Quickiem porozmawiać.
rozmawiać, bo dużo się dzieje, wiesz? Wczoraj stary zaatakowali w ogóle sklep i mieliśmy kreta w środku i wiedzieliśmy o wszystkim, zaskoczyliśmy ich. Dobra. Także ja muszę spadać, ale jak coś to w kontakcie, nie? Dobra, idę na parking jeszcze. No, ja tu mam motocykl, więc sobie wezmę. Auto mi rozwalili. W jaki sposób? Wszystko jest git. Jak wszystko git? Ładne. A co to za rysy? A tu jest stuknięte i tu jest stuknięte. No, to trzeba lakiernika znaleźć. Ja jadę, Leo. Dobra, stanę za ladą. No hej, siemano. Siema. Ale ekipa. Siema. Ty, Dave, jak ty to w ogóle ugrałeś, stary? Co ty zrobiłeś? Co jeszcze im powiedziałeś? No, aż czym? Nic nie mówiłam. Wiesz, że zrobiłeś nam interes życia? To wiem o tym. No, nie uwierzycie, on serio pracuje, on jest serio z wojskowym, nie? Nie, no żartujesz sobie. No poważnie wam mówię. Ja pierdolę. Ten, co jest, Quickie? Zapchał mnie. To ja, Cenk. Co on tu robi? Co ty tu chcesz? Cenk, czego tu szukasz? Słuchaj, jestem gotowy. Chcę tu być. Jestem gotów dołączyć do gangu Family. Co? Ale wiesz, że ty tu nie pasujesz? Jak nie? Wyglądam prawie tak samo jak... Z naciskiem na prawie. Nie widzisz po... Te takie rzeczy musisz sobie już tutaj z kolegą załatwiać. To już nie moja sprawa. Nie widzisz podobieństwa pomiędzy mną a nim? No patrz. Nie. Nie widać. W ogóle. Jest! Wszystko jest! Jakby co, to na niego najlepiej działa kastet, nie? Tak. Przetestować? Jak nie umiesz się z nim dogadać, to ten język wspólny znajdziecie. Pojedziesz stąd? Nie. O! Faktycznie działa. Mówiłem ci. Nawet stał szybciej niż myślał. Cenk, ogarnij się. Ten, dobra. Ej, Cenk! Cenk, masz sekundę, żeby stąd zniknąć. Masz sekundę, żeby stąd pójść, bo ci przywalę. Dramat. Drama, dobra, słuchajcie tu panowie. Co on strzelił, idiota? Chyba tak. No to myślę, że nie ma co tracić czasu. W ogóle, aha, bo wy tyle samochodów tu macie. Ty, kolego, pozbierałbyś samochody chłopaków i dostarczy na osiedle? Dobra. Quickie, Dave. A to kto to? To ten drugi nie weźmie auto Quicka. A ty chodźcie znowu, chłopaki. Chodźcie, chłopaki, do mnie dał, tam muszę z wami pogadać. Wow! Co jest?